Polskiego imienia Arnuta Szyfona w Warszawie trafiłem w 2012 roku, ale drogą trochę okrężną, ponieważ w 2012 roku grałem w teatrzystów w Krakowie w spektaklu Hamlet. Grałem na przemiennie dwie postaci Hamleta i na przemiennie postać Brasa. To był Hamlet w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, dyrektora Teatru Stu. i z tego co wiem pan dyrektor Andrzej Seweryn był na jednym ze spektakli i widział mnie w którejś z tych ról i po jakimś czasie dostałem telefon od pana dyrektora z, z, z propozycją współpracy i, i wspólnej pracy nad, nad jubileuszowym. Irydionem, który miał zostać wystawiony właśnie w, na stulecie Teatru Polskiego w 2013 roku. Praca nad Irydionem to było dla mnie wielkie przeżycie, wspaniała przygoda i, i na pewno duża, duża odpowiedzialność. Miałem tego świadomość, że to będzie spektakl jubileuszowy, stulecie Teatru Polskiego w Warszawie, więc no wielka, wielka uroczystość. Miałem też świadomość, że, że 100 lat wcześniej właśnie, właśnie Irydionem Teatr Polski rozpoczął swoją działalność. Irydionem reżyserii samego Arnolda Szyfmana No i ze wspaniałą rolą Józefa Węgrzyna. Pamiętam, pamiętam pierwsze, pierwsze dni prób jeszcze z, z, panem, z panem dyrektorem Andrzejem Sewerynem. Siedzieliśmy i, i można powiedzieć, redagowaliśmy tekst w, w adaptacji w scenariuszu Irydiona. No, głównie szlifowaliśmy kwestie, to znaczy, no, były pewne kwestie, jeżeli chodzi o Krasińskiego, jeżeli chodzi o wypowiedzi Irydiona, które były też trudne językowo. I, i, I baliśmy się, że one mogą być też trudne w odbiorze, jeżeli chodzi o współczesną współczesną widownię. I, I też pracowaliśmy nad tym, żeby jakoś, jakoś to uprościć, żeby to było bardziej komunikatywne. Oczywiście nic nie dopisywaliśmy do, do krasińskiego, <grych> tylko, tylko bardziej robiliśmy skreślenia, żeby, żeby ten język w tych trudniejszych fragmentach był, był bardziej komunikatywny, żeby, no, no żeby, żeby ta mowa irdiona i też pozostałych postaci była. Była bardziej bardziej rozumiana przez, przez współczesną widownię. Kiedy znalazłem się w obsadzie Irydiona, tak naprawdę poznałem część zespołu teatru polskiego. No nie wszyscy aktorzy teatru polskiego, nie wszyscy aktorzy etatowi byli w obsadzie Irydiona, więc kiedy pojawiłem się w Irydionie, kiedy zaczęliśmy pracę, poznałem oczywiście część zespołu. I to był proces, bo w następnym spektaklu, w jakim miałem wielką przyjemność brać udział, czyli w królu Lirze, poznałem już inną część zespołu teatru polskiego, więc tak stopniowo i systematycznie poznawałem kolejne osoby, kolejnych aktorów, aktorki, ale zostałem bardzo, bardzo ciepło przyjęty. No, czułem, że to jest, to, jest, to jest rodzina że współpracują już ze sobą od wielu lat. No z drugiej strony zawsze też jest tak, że, że jak młody aktor pojawia się w, w, w teatrze, w zespole, to gdzieś tam jest jakaś rezerwa, no bo nie znamy się, nie wiemy no z, kim, z kim mamy do czynienia, ale, ale rzeczywiście no zespół bardzo ciepło mnie przyjął i, i też w trakcie pracy nad, nad Irydionem czułem wsparcie mocne wsparcie od kolegów, bo, bo wszyscy wiedzieliśmy, że że robimy ważny spektakl i, i, i gramy do jednej bramki. Więc no, jeden za wszystkich, wszyscy, wszyscy za jednego. W takim teatrze, jakim jest Teatr Polski, teatrze repertuarowym właśnie fakt tego, że, że są pracownie, że jest pracownia szewska, że jest pracownia scenograficzna, że jest pracownia związana z kostiumami, że, że, no, że, że są te wszystkie działy. I wydaje mi się, że to jest fantastyczna sprawa też w kontekście e, e, tradycji, e, utrzymywania tradycji, jeżeli chodzi o teatr, te ciągłości tradycji. E, bo nie wszędzie tak jest. No, mamy mamy gro teatrów, gdzie, e, gdzie, gdzie nie ma tych pracowni i też przychodzą młodzi aktorzy e, i, i, i tak naprawdę no, nie, nie, nie mają tej styczności jakby. Właśnie z, z tą stroną y, y, twórczą, y, y, że tak powiem, z tą stroną od, od podszewki, to znaczy, właśnie z tą stroną, y, y, z, z tą przestrzenią, gdzie właśnie też tworzy, tworzy się teatr, tworzą się kostiumy, tworzą się buty, tworzy się scenografia. A tutaj w Teatrze Polskim mamy właśnie te wszystkie, te wszystkie piony, te wszystkie działy, te wszystkie y, y, pracownie. No, które, które już, już pracują od, od wielu dziesiątek lat. I dla mnie to jest fantastyczna sprawa, kiedy ja przychodzę do takiej pracowni i widzę na przykład kostiumy z, z naszywkami, gdzie wjedniają nazwiska aktorów. I, I jest kostium Pana Zakrzyńskiego, jest kostium Pana Talyszyńskiego, czyli no wielkie nazwiska teatralne. I, i mam, mam z tym styczność, też, też widzę w jaki sposób to jest to jest tworzone, w jaki sposób te kostiumy są szyte, też, też, widzę na przykład jak powstają buty, prawda, to cały proces mierzenia, patrzenia, przyglądania się, więc też podglądam ten proces, proces, też się uczę, też w jakiś sposób na przykład moja postać, na którą myślę, nad którą pracuję w, w toku prób, też ona się jakoś rozwija, na przykład z kostiumem, bo widzę, że dochodzą nowe elementy, dochodzi kapelusz, dochodzi laseczka, dochodzą takie buty, jednak może na, na buty, na przykład na koturnie, może na jakimś wyższym obcasie, więc jak mężczyzna dostanie buty na, wyż, na jakimś wyższym obcasie, troszeczkę to już inaczej chodzi, prawda? Więc trzeba prowadzić jakieś modyfikacje, więc to też jest proces. Czy, czy też widzę, na przykład, jak powstaje scenografia, więc wydaje mi się, że to jest. Że, że kontakt z tymi pracowniami jest dla, dla aktora no czymś wspaniałym, bo też, bo też wydaje mi się, że ubogaca aktora to, w, w jaki sposób pracuje nad sobą, nad rolą, nad postacią. Więc no, no wydaje mi się to czymś, czymś nieocenionym I, i wydaje mi się też, że warto, warto zachować tę tradycję pracowni, żeby z tego, broń Boże, nie rezygnować. Jest to oczywiście, oczywiście kosztowne, prawda? Bo, bo to są wielkie pracownie, jest wielu pracowników, no ale z drugiej strony wielu pracowników ze wspaniałym stażem, którzy, którzy no, pa, pamiętają, pamiętają jeszcze dziesiątki lat wstecz, więc to też jest nieoceniona, nie, nie, nieocenione źródło wiedzy, umiejętności, warsztatu. Więc wydaje mi się to, to, to bardzo istotne, no właśnie w takim teatrze repertuarowym, jakim jest teatr, teatr polski. To, co, co konsoliduje wszystkie osoby pracujące w teatrze polskim, to jest pewnego rodzaju, powiem trochę teraz metafizycznie, duch, duch teatru polskiego, duch Arnolda Schiffmana. Gdzieś tutaj, błąkający się w, w murach teatru polskiego. Na pewno atmosfera teatru, na pewno też niesamowita energia, wydaje mi się. No jednak teatru, który, który przetrwał tak naprawdę nienaruszony drugą wojnę światową. Ta energia teatru, który znajduje się stricte w centrum stolicy. No i przede wszystkim energia ludzi, którzy tutaj, tutaj razem pracują. Razem pracują nad, nad jakąś wspólną sprawą, bo no, no, wydaje mi się, że no, wszyscy, wszyscy pracujemy, w, jeżeli chodzi o, 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 tą, o tą branżę, o sztukę, no, jakby w dziedzinie, która jest ulotna, której nie da się zarejestrować, nie da się zapisać, efemeryczna, więc, więc wszyscy pracujemy gdzieś w. w, 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 w Przestrzeniach idei, yy, czyli w przestrzeni marzeń. I wydaje mi się, że to w jakiś sposób nas bardzo mocno, bardzo mocno konsoliduje, że każdy z nas ma jakieś marzenia i one wszystkie tutaj stalają się w, w teatrze polskim, że chcemy, żeby to, to, to wspólnie, nad czym pracujemy, yy, yy, przynosiło pozytywny skutek, jak najwspanialszy, żeby po prostu widowni, widowni to, się, to się podobało i żeby, i żeby ta widownia, żeby ci widzowie. Codziennie wieczorami przychodzili do Teatru Polskiego, oglądali spektakle i byli, byli zadowoleni. Więc wydaje mi się, że właśnie to, że ta, ta wspólna energia tego teatru, wspaniałego, pięknego teatru, zbudowanego na, na, na wzory na, na najwspanialszych teatrów całej Europy. Przecież. No wydaje mi się, że właśnie ta, ta, ta energia powoduje, że, że, że chcemy tutaj przychodzić, chcemy tutaj pracować i dzielić się owocami naszej pracy właśnie, właśnie z, z widownią. To, to patrzenie w jednym, w jednym kierunku, wspólne patrzenie w jednym kierunku, wydaje mi się, że właśnie jak najbardziej scala, scala ten zespół, stala pracowników Teatru Polskiego i powoduje, że chcemy tutaj być, chcemy pracować i jesteśmy. X lat, w moim przypadku 10 lat, ale czy to z 10, 20, 30, 40 lat, że no, no właśnie to w jakiś sposób tworzy pewnego rodzaju rodzinę. Wydaje mi się, że w kwestii teatru czy, czy film, to, to w, te, w tych kwestiach aktor nie decyduje. Akurat w tych kwestiach to, to inni decydują za aktora, a inni to, to w tym przypadku reżyserzy czy producenci, więc tutaj aktor raczej nie, 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 nie wybiera i nie decyduje, tylko raczej jest, jest osobą, mówiąc kolokwialnie, do wynajęcia, prawda? Ale wydaje mi się, że no właśnie aktor tutaj nie decyduje. I, i w moim przypadku też też nie wybieram i też nie wartościuję. Że nie, nie, nie stawiam wyżej teatru od filmu ani filmu od teatru, czy nie stawiam wyżej telewizji, serialu telewizyjnego od filmu czy od teatru. Ja broń Boże, nigdy, nigdy tego nie, nie wartościowałem. Oczywiście są to różne, różne formy. Y, y, musimy używać innych środków wyrazu w każdej z tych form, czy to z film. Czy to jest teatr, czy to jest teatr czy telewizji, czy to jest serial, ale też jeszcze mamy radio, prawda? Też, też kompletnie inna rzecz, więc ja, ja nigdy nie wartościowałem, dla mnie tak naprawdę to jest jedno, to, to, to jest jedno i to samo. Jakby jeżeli chodzi o aktorstwo, to tutaj w tych kwestiach w, ty, w tych rodzajach sztuk nic się nie zmienia. Kwestia tylko doboru, doboru odpowiednich środków aktorskich, bo, bo w przypadku teatru, czy w przypadku tutaj stricte teatru polskiego, mamy, mamy no na przykład wielką, wielką scenę, dużą widownię, więc, więc żeby, żeby przekazać emocje danej postaci, czy myśli, czy refleksje danej postaci, muszę po prostu użyć innych, innych środków wyrazu większych, szerszych. Mówiąc konkretnie i trywialnie, muszę mówić głośniej, żeby dotrzeć tutaj do ostatniego rzędu na jaskółce. Natomiast ciąg myślowy, yy, i też jeżeli chodzi o budowanie postaci, wydaje mi się, mówię z własnego doświadczenia krótkiego, że jest, jest taki sam jak w przypadku budowania postaci i, yy, 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 przed kamerą. Yy, kwestia tylko jakby, no, stosowania stosowanych środków wyrazu. Rola w teatrze yy, to jest długotrwały proces. No, w zależności od tego, ile, ile mamy, mamy czasu na, na próby, czy to jest, to jest miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć miesięcy, to może być nawet i pół roku, zależy też od materiału. Często rola też już powstaje, wydaje mi się, przed rozpoczęciem prób, już w, w głowie u aktora. Tak jest przynajmniej w, w, w moim przypadku. Ten proces zaczyna się wcześniej. Jak już, jak już pada informacja, że, że powierzono mi taką, a nie inną postać, to już wtedy zaczyna się proces dla mnie. Już wtedy myślę intensywnie, nawet jeżeli nie mam tekstu, nie mam scenariusza, już wtedy intensywnie myślę, kim ta postać jest, jaki ma cechy charakteru, czego chce od siebie, od życia, jakie ma problemy. Z czym się mierzy, jaki ma, jaki ma główny problem, z czym się mierzy, już zaczyna się u mnie taki pewnego rodzaju jakby proces, jakiś kołowrotek. Później oczywiście przychodzi scenariusz, już mamy konkretny tekst, później jest proces prób, więc, więc jeżeli chodzi o mnie, to ja właśnie buduję tak postać, jak nakładam takie różne kolejne, kolejne, kolejne warstwy. Zaczynam właśnie od myślenia, od budowania jakiejś psychologii tej postaci. Później nakładam kolejne warstwy jak się zachowuje, jak mówi, dlaczego tak, a nie inaczej. Później kolejne warstwy czyli to już takie, takie stricte zewnętrz, zewnętrzne jak wygląda, jaki ma kostium, a dlaczego taki. No często w trakcie prób jest tak, że dostajemy propozycje, właśnie kostiumów czy szkic od, od scenografa czy od kostiumografii, jak będzie wyglądał kostium, więc mamy kolejną podpowiedź: Aha, więc to, to będzie tak, że to będzie bardziej współcześnie, okej, okay, czyli muszę być bardziej współczesny. No chyba, że to jest spektakl stricte kostiumowy, klasyczny, historyczny. No tak jak w przypadku mam w przypadku Don Juana, że no przez większą część prób. Wiedziałem, że mam taki, a nie inny kostium, ale też jakby funkcjonowałem ze swoimi włosami prywatnymi, więc byłem troszeczkę inną postacią. I w pewnym momencie okazuje się, dowiaduje się, że będzie peruka, że dążona będzie miał bardzo długą perukę z włosami aż do pasa. I, i, I to mi po prostu musiało. To mi przebudowało całą koncepcję postaci, bo jednak, jednak mamy mężczyznę, uwodziciela, który jest, który jest męski, który jest, który po prostu łowi serca kobiet, ale ma jednak długie włosy. Sam niczym kobieta i co teraz z tym, co teraz z tym zrobić? Każda rola w, w Teatrze Polskim uczy mnie czegoś nowego i każda rola jest moją rolą ulubioną, z tego względu, że jest moim dzieckiem. Że to jest taka ciąża trwająca kilka miesięcy, po czym są narodziny na premierze, no i to dziecko z każdym kolejnym spektaklem rośnie, ja się nim opiekuję, ale też czasami mnie zaskakuje w kolejnych spektaklach. Więc na daną chwilę dana rola, nad którą pracuję, jest moją, moją rolą ulubioną. Teatr dla mnie to jest, z racji tego, już jest, już funkcjonuje w wyobraźni. I jest sztuką bardzo ulotną, teatr to jest dla mnie bardzo poważna sprawa. W przeciwieństwie do życia, który jest bardzo poważną sprawą, i dlatego czasami trzeba je traktować z oka. Z okazji 110. urodzin chciałbym teatrowi polskiemu życzyć, aby przez następnych 110 lat każdego wieczora widownia teatru była wypełniona po same brzegi.